Cię przynajmniej kurwa normalnie atakują jakimiś farmozynami. A dlaczego kurwa. Morgana kontruje Leona? Kurwa, zaraz ci normalnie pojadę. Nie, serio pytam, bo mnie nie było, a ktoś się zapytał, no proszę. Morgana kontruje Leona, na pewno. Na pewno tak cię zapytali. No? Tak, no to ten gość, który ci tam napisał, musi być debilem jebanym. Ale dlaczego? No bo to nie, nawet nie tak jest. Ale że co nie jest tak? Że Morgana nie kontruje? No ja tak nie powiedziałem. No to po co się denerwujesz? Nie rozumiem. Lubię farmazonów, rozumiem. A, okej. Okay. Czaję. Dobra, chuj w tą grę. Gramy drafta, bo z tymi nobami się nie da grać. Zobacz, mamy ADTF-a w lesie. Kiki jest, kurwa. Ty no, chłop z prezydenta tak gra. Dobry jest. A według ciebie Leona kontruje Morganę, czy Morgana Leona? Według mnie Leona Morganę, bo przyciągasz się A i tarcza jej mija i dostaje stuna. I ona ma cooldown na tarczy. Bo Leona ma tak krótkie cooldowny na te stuny, że no po prostu kontruje tą jej tarczę. Bo spójrz nawet chyba na logikę. Morgana zakłada sobie tarczę, tak? Idą w trzech w ciebie, tak? Przykładowo. Was jest trzech. Morgana zakłada sobie tarczę. Używasz E, przyciągasz się do niej i możesz albo zajebać Q w jednego stuna, albo Q w drugiego stuna. A co ona może zrobić? Może zrobić power w tym momencie na przykład, tak? A czy ty robisz kurwę z logiki, bo... Kurwa jakby... z logiki. No bo... Ty jesteś kurwa z logiki. Bo... No wiem, że jestem z logiki. Bo generalnie to... No ona nigdy nie może podejść na ręcz E do Morgany, jak Morgana tego nie chce. I bardziej chodzi o taką presję, wiesz co chodzi? Poza zaraz tym, to ci zaraz kurwa pokażę, że może musisz podejść. Musisz zrozumieć, że przyciąganie nic nie daje. Nie dajesz Morganom... Ty musisz zrozumieć, ale nie odzywaj się, teraz bo ja coś mówię. Bardzo, ale no nie, bo nie dajesz E Morgany na przyciąganie Leony, tylko dajesz jej na Q dopiero. Co ty mi teraz powiedziałeś za głupotę? Nie rozumiem. No na chuj masz dawać na M, Leony, tylko na Q dajesz. Na ciągle jedziesz? Nie. No to zmień sobie pozycję. Jeszcze raz powiedz mi, że co dajesz, bo ja nie rozumiem, co ty w ogóle do mnie rozmawiasz w tym momencie. No, jak Leona naciska E na Morganę, tak? Nawet. Jak już jest w range'u, no. Powiedzmy, z jakiegoś powodu. Morgana jest idiotką i podchodzi, tak? No to nie klikasz Morganą E, jak Leona klika E swoje na ciebie, tylko klikasz dopiero na Q. No tak, ale ja tu ci mówię, nie o przykładowo jak jest teamfight, to jak ona ma ci nie dać podejść? No wszyscy do siebie przychodzą przykładowo, tak? Ale klikasz jej Q na mordy i ona się ruszyć nie może, powinna się wyjebać. Wiadomo, że w niektórych walkach Leona jest silniejsza, ale generalnie to Morgana powinna być w stanie trzymać na smyczy Leonę, ze względu na to, że powinna być do przodu z fazy liniowej. No nie wiem, kurwa, dla mnie to jest dziwne, co ty tłumaczysz w ogóle. Ja ci mówię tu o skillach, kurwa, jakie skille ma Morgana, jakie skille ma Leona, no nie wiem. No to ja ci powiem, że kurwa teraz używam waluty euro, a w Polsce są peleny. No to wsadź se w dupę, okej? Okay? No dobra, kurwa, no to jest to samo, to nie ma sensu, no. No nie wiem, tobie nie wytłumaczę, że Leona ma kurwa na prosty rozum, kurwa, trzy stuny, kurwa, Morgana ma tylko jedną tarczę i w dupę sobie można wsadzić. Nie, Leona ma dwa stuny, a Morgana trzy. Ma... Jak to trzy? Ma trzy. Chyba, że jedno jest immobilized, tak czy inaczej. Ma po prostu trzy cecaki, tak to nazwę już, o, ma trzy cecaki. No dobra, ale bo... E to takie po chuju. No czy ja wiem, czy takie po chuju, no. E jest bardzo przydatne, nie wiem, ja używam do inicjacji, to jest bardzo dobry skill, właśnie dzięki temu i nawet, nie wiem, bijesz się 2 na 2. No dobra, czyli... Morgana daje swojemu AD carry, kurwa, tą tarczę zjebaną, tak? Nawet, niech da. No to co? Używasz E, przyciągasz się, ta tarcza po chwili mija i walisz Q. Ale to nie walisz, ale to Morganą nigdy nie walisz na E, na Leony, mówię ci. Bo ty wiesz, kiedy co Morgana użyje, Kuba. Nie wiesz, nie jesteś w stanie przewidzieć przeciwnika. W sensie Leona. Jak Morgana? Ja jestem Morganą. No tak, no i mówię, no nie wiesz, kiedy użyjesz tego E tak naprawdę, bo nie wiesz, kiedy ja pierdolnę w ciebie, tak? Przecież widzę. No, ale też nie wiesz w kogo. No to możesz zmylić trochę, no tak, ale... No dlatego mówię, no ale, no to dobra, ale chodzi kurwa o ale Morgana też ma trzy cecaki. Ma Q, ma R-kę, która slowuje i R-kę, która stunuje, sneruje. O Boże, tak, ale my tu mówimy o obronie Morgany w tym momencie, a nie o ataku.
A, czyli ty możesz mówić tak, jak chcę, a ja nie mogę, dobra. Bo w momencie, kiedy wchodzisz sobie w tą Morganę, no to już możesz wszystko zrobić, jak się przyciągniesz. I ta tarcza jej nic nie da kompletnie. Dobra, to ja się będę kłócił z tobą. Ja nie gram na bocie. To co, ja się chuja znam. No, ale to nie o to chodzi, kurwa, tylko no nie wiem, no nie umiesz tego na logikę zrobić, że kurwa Morgany tarcza ma dosyć duży cooldown. A jak ci powiem, że historycznie Morgana jest największą kontrą w Leona. Największą, jest najlepszą postacią w Leona. Praktycznie. Nie wiem, ja bym nie powiedział, że jest nawet kontrą w Nautilusa. Bo jedyne co blokuje to tylko CCK i tak się przyciągasz. Ale nie to wiem, chodzi no sorry, o to, dla mnie to nie jest kontra. Ale to chodzi o to, że powinieneś być w stanie wytworzyć taką przewagę na początku gry, że już później masz wyjebane, bo Nautilus już nic nie może zrobić, albo taka Leona, czaisz? Nie wiem, cały czas może coś zrobić, bo mają 3 CCK. Dobra, kurwa, dzwonię do Matiego, do Adekery i się go pytam, która postać jest lepsza. Dzwonić? Jak kontry wyglądają? A co, dobra, to inaczej ci zadam z twojej perspektywy mózgu, kurwa. Co kontruje w takim razie, kurwa, Morgana według ciebie? No, musisz zrozumieć, że na przykład Leona jest bardzo silna w 3x3, więc w 3x3 na przykład może Leona jest dobra na Morganę, że wiesz, przyjdzie leśnik... A dobra, co kontruje Morganę, mi powiedz, w takim no, razie? No, nie wiem, karma pewnie jakaś... Ranger. Karma, pewnie jakaś może Lulu. I jak teraz, powiedz mi, jak teraz kontruje Karma Leone? W jaki sposób? Wytłumacz mi to. Wali Q, Leona... powiedziałeś w Morganę czy w Leone? Morganę, przepraszam. Karma wali Q, Morgana używa E i tyle skio, kurwa, karmy. Gdzie tu jest kontra? No nie, bo chodzi o to, że jakby nie może... To ja zupełnie inaczej interpretuję kontry w grach. No nie, bo chodzi o to, że po pierwsze karma ma o wiele niższy cooldown na Q. Czekaj, bo mam hosta, ale nie słyszę, Mordko. Znowu no mi jestem. Psycha siada. No chodzi o to, że karmy Q jest krótsze po prostu niż Morgany E, więc możesz połkować. Do tego cały czas pushujesz wave'a. Więc no, nakładasz ciągłą presję jakby, tak? Do tego masz jeszcze jakieś AD carry pewnie typu Caitlyn. No i Morgana powoli traci te HP-ki, ona nie może cały czas E rzucać na siebie. Poza tym E jest bardzo mało znika obrażeń za. Jak klikniesz mantra Q, to mantra Q bije. Dobra, rozumiem. I teraz mi powiesz argument z Leoną, że Leona ma niższe cooldowny niż Morgana E. No mów. Dokładnie, teraz jest... No słuchaj, nie, teraz, bo to nie ma sensu. Ale dobra, zamknij się na chwilkę. Teraz jesteś w stanie powiedzieć... że Morgana ma długi cooldown i że szybko jej znika tarcza, ale jak Morganę masz Leonę, która ma co 3 sekundy stuna, nie to ma... już kurwa tego nie widzisz. No nie ma nie, sensu ta dyskusja. Bo to tak nie działa. Powiedziałem ci, bo to tak nie działa, bo nigdy Leonom nie jesteś w stanie podejść na blisko, bo jak grasz na przykład na Caitlyn Morgana... Jasne, zawsze podchodzę, fleszuję skill i lachę mi robię. No bo grasz kurwa na pierdolonym Silverze, no nie chciałem ci tego mówić. To tak jak z Mikołajem. Kiedyś Mikołaj istniał, teraz już kurwa nie istnieje. Na wyższym elo, jakbyś podszedł na blisko, to byś dostał na pizdę kurwa Q Morgany, Caitlyn W, i byś kurwa baranie, zginął. Ty wiesz, pierdolone baranie, że na diamentach też grałem i jakoś nie było problemu, żeby ale podejść. Diament to nadal kurwa gówno pierdolone. Nawet na masterze są gówno pierdolone. Jakbyś zagrał takie coś na competitive, to byś się zesrał. Chyba, żeby leśnik przyszedł. Ja ci rozumiem, że skillowi gracza nie jest równy, ale nie wiem. Chodzi o to, że jakby wiadomo, że jak zagra gościu, który nie wie, jak działa pewien matchup, czyli on zagra na przykład tak, że nie wejdzie do krzaka level 1, tak? O, na przykład tak jak gramy na Kalistę Thresh, widzisz? Mhm. Oni powinni nas kurwa... Okej, okay, może będziemy mogli wziąć push, ale generalnie powinni przejąć pierwszy krzak i mamy w kurwę ciężko podejść. I jak dostaniemy jednego hooka, to już jest kurwa koniec, na przykład dla nas, mi się wydaje. No. Powiedzmy, tak mniej więcej. No i chodzi o to, że wiesz, matchupy są różne, no. To wszystko zależy, czy ktoś podejdzie do krzaczka, czy zagra na poziomie drugim, tak, czy na trzecim. No ale nieważne. No tak samo je zależy. Mogę ci wziąć finalistę Europy z poprzedniego sezonu i on ci wytłumaczy, jak działa matchup Morgana Leona.
Powie ci, że 2 na 2, samo 2 na 2, Leona nie ma szans, dopiero później. Albo z leśnikiem na przykład, tak? W fajtach na przykład. Nie wiem, ja z tego co grałem i Leonem i Morganą zauważyłem, że Leona jest bardzo dobra w adekery. Jak zostaje 1 na 1 z adekery, to naprawdę ma tak duże szanse opierdolić. No tak, no, jest dobra, bo jest tanki, że, no jest kurwa no, mocna, no ale... Właśnie o to chodzi, a Morgana kurwa no jest papierem, tak? No bo nie, chodzi o to, że jak grasz Morganą, to twój adekery musi grać dobrze. Musicie grać dobrze razem, a jak grasz Leoną, to możesz zrobić więcej, bo jesteś zawsze użyteczny. Znaczy, wiesz co, ja to bardziej widzę z innej perspektywy, wiesz, takie, że żeby zapierdolić, kurwa, przykładowo CCK Leoną, to mogę sobie po prostu przez klipy pierdolnąć i mam w chuju, a Morganą muszę jednak, kurwa, Matrixa odpierdalić, żeby ten klip na Q nie stanął. Chociażby ta rzecz, kurwa, dla mnie strasznie, że tak powiem, utrudnia te jednak klatki Morgany, prawda? No bo jednak zyry, kurwa, roślinka, kutas w dupie, rozumiesz, coś zawsze stanie na przeszkodzie, no, żeby tego za co kadać.